Binance Futures Credit Trading Mode. Co to takiego? Wielu traderów handlujących na Binance zadaje sobie dzisiaj to pytanie, więc ja spieszę z wyjaśnieniem. Od 26 czerwca Binance dało możliwość swoim użytkownikom upgrade'u kont na Binance Futures do trybu Binance Futures Credit Trading Mode. Co prawda jest to wybór, ale tak naprawdę jest to przymus, bo ponieważ jeżeli tego nie zrobicie, to nie możecie otwierać nowych pozycji, które jako zabezpieczenie mają stablecoiny takie jak USDT i USDC. Z czego to wynika? Wynika to wprost z regulacji europejskiej MiCA, Markets in Crypto Assets, która zaczyna obowiązywać od 30 czerwca, a która tak naprawdę ma być wdrażana ostatecznie pod koniec grudnia tego roku. Co nam mówi ta regulacja? Mówi nam o tym, że wiele ze stablecoinów, m.in. te największe, tak jak USDT, USDC, są niestety nieregulowane. I teraz, czy one w jakiś sposób będą podlegać pod regulację, czyli czy ich emitenci pokuszą się o to, żeby zadbać o to, żeby były regulowane, dowiemy się do końca tego roku. Niestety, jednym z wielu problemów tych stablecoinów jest to, że po prostu na nich obrót jest za duży, a MiCA, dokument MiCA Markets in Crypto Assets określa, że jest limit dziennego obrotu na takich asetach do 200 milionów euro. To jest dużo, dużo za mało dla tych stablecoinów. Wracając, co to jest Credit Trading Mode? To jest tryb, w którym jako zabezpieczenia nie możecie używać USDT i USDC. W zasadzie nie ma już takiego trybu, w którym moglibyście tego używać. W tej chwili jako zabezpieczenie możecie używać takich asetów jak Bitcoin, Ethereum i BNB. Czyli Binance mówi wam wprost, jeżeli chcecie w dalszym ciągu handlować na Binance Futures, musicie sobie kupić Bitcoina, Ethereum, BNB, następnie przetransferować je na konto Futures i Binance nas skredytuje w ilości dolarowej wartość tych asetów, tych kryptowalut, które tam przetransferujecie. I od tego momentu, kiedy będziecie handlować na Binance Futures, pary kryptowalutowe będą w dalszym ciągu do USDT i USDC, a zyski PNL czy też opłaty będą kredytowane w BNFCR, czyli takiej walucie, wirtualnej walucie, która jest 1 do 1 z amerykańskim dolarem. Podsumowując, od dzisiaj dostajecie możliwość konwersji, to niestety nie jest możliwość, to jest obowiązek. Jeżeli tego dzisiaj nie zrobicie, możecie utrzymywać pozycje, które w dalszym ciągu są otwarte. Ale z czasem, kiedy będziecie chcieli otwierać nowe, musicie się skonwertować. Nie będziecie mieli możliwości już zasilać konta USDT i USDC. Możecie to zrobić wpłacając Bitcoina, Ethereum i BNB. Co to ostatecznie dla Was oznacza? A oznacza to to, że jeżeli wpłacicie na swoje konto Futures te kryptowaluty, no to z czasem, jeżeli krypto będzie spadać, wartość Waszego zabezpieczenia również będzie spadać. Oczywiście, jeżeli będzie rosło, Wasze zabezpieczenie również wzrośnie. To niestety oznacza, że ono nie będzie stałe od tej pory, a lubimy handlować do czegoś, co jest stałe w czasie, na przykład do amerykańskiego dolara. Czy inne giełdy pójdą w ślad za Binance? Zobaczymy. Na ten moment największy konkurent Bybit jeszcze niczego nie ogłosił, niczego nie zdecydował. Dalej możemy handlować do stablecoinów. Wydaje nam się, że Binance tym krokiem może stracić trochę klientów, ale przekonamy się w czasie. Co zrobicie? Dajcie znać. Dołączajcie do grupy Gambit Tradera, gdzie takie informacje macie na co dzień i dzielimy się ze swoimi użytkownikami, co w takich sytuacjach robić. Zapraszam serdecznie. Rafał, Gambit Tradera, jeszcze raz do usłyszenia.